Gdańska przez moment mogliśmy słuchać wyzwolonego języka, a właściwie zaledwie wyzwalającego się. Taki był moment, w niektórych ustach taka wolna polszczyzna się pojawiała, ale to była chwila, bo z jednej strony Angela Merkel z góry to zamknęła, a agentura rosyjskiego wpływu od dołu również wpłynęła na to, że debata szybko wróciła w swoje koryta i zaczęliśmy, czy dyskutanci, debata publiczna została zdominowana przez, jak to nazywam, polski język obcy. To nawiązuje już do wypowiedzi pana profesora, ale język jest partnerem kultury, współtworzy ją, nawzajem się te dwa fundamenty tożsamości warunkują, no a słowo było pierwsze, więc język funduje także nasze człowieczeństwo, jego jakość. A polski język obcy składa się z trzech, generalnie mówiąc, części. To jest oczywiście nowa mowa postsowiecka, która przetrwała w stanie do pewnego stopnia nienaruszonym, uzupełniona o język taki poprawnościowo-liberalny. I trzecią częścią jest język końca historii. To jest bardzo silnie obecne w debacie publicznej polskiej zwłaszcza. No, pojawia się takie zdanie, że Polska przybiła do bezpiecznej przystani i Unia Europejska i NATO zamyka problemy polskie na zawsze. Wszystkie te problemy, z którymi się borykała przynajmniej od 300 lat, od czasów Piotra Wielkiego. I ten język oczywiście, tak jak profesor mówił, odchodzi od rzeczywistości, nawet ją fałszuje i powoduje, że ludzie infantylizują swoją obecność publiczną i infantylizują swoje opinie. I ten skutek wydaje mi się najbardziej przykry, bo rzeczywiście nie sposób jest prowadzić debaty i nie sposób przede wszystkim skonkludować żadnej debaty. Ta sytuacja skonserwowana przez edukację, bo zarówno na poziomie kształcenia, jak i na poziomie badawczym, humanistyka konserwuje ten stan. No, na przykład kwestia cenzury powinna być przez wszystkie polonistyki, socjologię, psychologię, wszystkie wydziały właściwie humanistyczne traktowana jako rzecz do zbadania dogłębnego, nie tylko opisania faktu istnienia cenzury i głębokości, zakresu, metod, ale przede wszystkim skutków. Co w kulturze się działo, co się stało z językiem, jakie powstały w tym języku mechanizmy, jakie dzieła nie powstały, bo jaka rzeczywistość, jakie części rzeczywistości były niedostępne, także takie, które wydawałoby się są pozapolityczne. I z mojego oglądu oczywiście nie orientuję się we wszystkich działaniach polskich uniwersytetów, ale odnoszę wrażenie, że ta tematyka nie jest jakoś szczególnie popularna i obdarowywana grantami bogatymi. I w związku z tym my poruszamy się wewnątrz nowomowy i dwójmyślenia, i wielu ludziom się wydaje, że ta nowomowa i wymyślenie się skończyły. Ponieważ jeśli nie ma samoświadomości, nie może nastąpić samokorekta. Takie są prawidła. Kultura oczywiście też bardzo silnie konserwuje tę nowomowę za pomocą bardzo różnych metod. Z jednej strony jest to takie miękko komercyjne zawłaszczanie tożsamości. Tutaj przykładem może być na przykład twórczość reżysera Kaufmana, prawda? Czyli wyjmuje się te wydarzenia czy postaci z historii Polski, które w istotny sposób współtworzą naszą tradycję i budują naszą tożsamość i jakby się je adoptuje do telewizyjnej, małoobrazkowej, pozbawionej de facto przesłania i refleksji historyzoficznej użytku. Z drugiej
drugiej strony jednak jest gra poważniejsza, bo jesteśmy przecież świadkami wojny kulturowej, tożsamościowej, wojny o pamięć, o, powiedziałbym zero-jedynkowej, bo to jest wojna jednak o trwanie polskości. I oprócz tego miękkiego, komercyjnego działania jest też twarde falsyfikowanie tradycji i tożsamości. No, to jest ta słynna polityka wstydu i to zastępowanie akcji Żegota mordem jedwabnym, symbolicznym. No, czyli chodzi o to, że tradycja, która musi się składać z tego, co tożsamość i mobilność narodu buduje, ma być zastąpione tym, co ten naród demobilizuje i daje mu poczucie, że jest kimś gorszym wśród, jak to się mówi, rodziny narodów europejskich. I taka zresztą sytuacja jest potwierdzona przez badania. No nie znam ostatnich, ale były takie badania, z których wynikało, że Polacy cenią siebie samych niżej niż inne narody. Daleko wyżej cenią Niemców, czy Francuzów, czy Anglików, niż samych siebie. No to nie jest skutek przecież właściwej polityki historycznej i polityki kulturalnej. Oczywiście ta kultura może w taki sposób falsyfikować tożsamość, czy też ją zawłaszczać, ponieważ państwo, używając mecenatu, stosuje politykę czysto ideologiczną właśnie, mieszczącą się w tej linii odpolaczania. To jest termin wprawdzie carski, ale myślę, że on dosyć precyzyjnie oddaje pewne poglądy. Wtedy zresztą były dwa podobne terminy. Był termin polaczenie i dotyczył Rosjan. To byli ci Rosjanie, którzy nie byli skłonni do dość silnego represjonowania Polaków. Oba te terminy powstały po powstaniu styczniowym. No i było odpolaczanie, co głównie wiązało się z zablokowaniem możliwości awansu i karier w państwie carskim dla Polaków. W każdym razie na terenie ziem zabranych i na terenie królestwa. No, Polacy mogli ewentualnie awansować, ale tylko w głębi imperium. Ten mecenat jest, jakim widzimy, wybitny reżyser Bugajski nie może otrzymać pieniędzy na swój film, ponieważ uważa się go za antysystemowy i nasuwa się na niego kontrolę Izby Skarbowej. No to stosunek państwa do tej inicjatywy był bardzo jasny, jednoznaczny i tak bym powiedział donośnie określony, bez dyskrecji i jakiejś elegancji. No to samo stało się z filmem Antoniego Krausego, który to reżyser aplikował do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W końcu Instytut dysponuje naszymi pieniędzmi, prawda? To są pieniądze podatnika. I co ciekawe, prawda? Procedury Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zakładają jednak decyzję tak zwanego środowiska, prawda? Czyli to środowisko, które jest beneficjentem i aktorem owego odpolaczania, dopilnowało, aby ten film nie dostał ani 50 groszy. To tez Jakuba Bermana, który jeszcze w rozmowie, już jako były przywódca PRL-u, powiedział, że Polakami w sposób demokratyczny można rządzić i Polacy mogą stać się członkami Europy tylko w tym momencie, w którym przestaną być Polakami i wydrąży się z nich duszy wszystkie te niepotrzebne miasmaty romantyczno-niepodległościowe. To nie jest cytat, ale taka wypowiedź z jego ust pada w wywiadzie z Teresą Torańską i właściwie dosłownie jest cytowany Berman przez ludzi typu tego człowieka, który posługuje się różnymi gumowymi przedmiotami. I istotny wpływ na kształt, jak to mówię, postkolonialnej lumpen elity, czyli tych ludzi, którzy mają dosyć istotny, jeśli nie decydujący wpływ na
na kształt polskiej kultury i na język debaty, to są wybitni przedstawiciele pokolenia 68. To są akurat dzieci tych, którzy tworzyli zręby i kształt państwa komunistycznego. Bo i tutaj się nie zgadzam z panem doktorem, że stalinizm podlega krytyce, czy ten komunizm taki zasadniczy podlega krytyce, tak już nie jest. I na poziomie Imperium Rosyjskiego właśnie Putin ogłosił, że będzie referendum w sprawie zmiany nazwy Wołogradu na Stalinogród, jak i na poziomie polskim, dlatego że w Polsce mamy taką dziwną ewolucję właśnie między dwoma pokoleniami, czyli komuniści, którzy byli bardziej stalinowscy od Stalina, bo chcieli 17 Republiki, Stalin ich zmusił do założenia PRL-u, i ich dzieci, prawda? Początkowo jedni i drudzy byli komunistami. Następnie w latach 60., w 68 roku dokładnie, to się skomplikowało i wiele dzieci tychże stalinowskich funkcjonariuszy pożeglowało w stronę reformizmu, naprawiania socjalizmu i również w stronę praw człowieka. Nawet się zdarzyło i tak, chociaż pewnie najpierw wyrzucono tych ojców i te matki, ale część z tego starego stalinowskiego pokolenia zbliżyła się do swoich dzieci. Ozjasz Szechter głodował razem z Adamem Michnikiem w obronie, już nie pamiętam czego, prawda? W każdym razie było to w czasach istnienia KOR-u. To było takie symboliczne przejście założycieli stalinowskiej Polski na rzecz bojowników prawa człowieka. A co się stało w III Rzeczpospolitej? W III Rzeczpospolitej, proszę Państwa, Michnik zapisał się do Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. I Agnieszka Holland czy Barbara Tolończyk zrobiły to samo. Jakie są przykłady są przecież znane, prawda? Michnik bardzo jasno i twardo powiedział, że jedyną propozycję narodowi polskiemu w roku 1944 złożyli komuniści. I to nie jest. To zdanie jest brzemienne, jakby jakie skutki? Ano, dotyczące oceny całości procesów historycznych i ideowych od roku 1944 do dzisiaj. Już nie mówię, że w tymże samym wywiadzie udzielonym zresztą wspólnie z niejakim Czesławem Giszczakiem, z tym, że władza miała prawo strzelać do ludu, czyli jakby poparł również zbrodnie komunistyczne, które się odbywały w czasie PRL. Barbara Tolończyk wystosowała apel o przywrócenie honoru Dąbrowszczakom. Dąbrowszczacy to byli komuniści, którzy na rozkaz Kominternu pojechali do Hiszpanii, prawda? Później zostali po zwycięstwie generała Franco we Francji. Tam zostali internowani i w końcu trafili, budowali tutaj... Tak, to byli ludzie, którzy trafili do służb specjalnych więziennictwa, prawda? Ojciec Barbary Tolończyk, mówię o niej nieprzypadkowo, bo ona jest redaktorem naczelnym największego pisma literackiego wydawanego w Polsku, zeszytów literackich, jest córką założyciela WSI. Jeszcze to się wtedy informacja wojskowa nazywała. Jej tatoś, sowiecki oficer i szpieg, był założycielem. W obronie jego honoru i godności Polski napisała list, który podpisała m.in. Agnieszka Holland, której tato też był Dąbrowszczakiem, czy też był funkcjonariuszem stalinowskim w stopniu zresztą już pułkownika. No, więc mamy tutaj do czynienia z czymś, co wydaje się być nieprawdopodobne, czy też niepojęte. Znaczy stalinizm, wojenny komunizm jest w tej chwili aprobowany przez ludzi, którzy z racji swojej pozycji w debacie publicznej i w kulturze, prawda, jaką pozycję ma Agnieszka Holland, najwybitniejszego polskiego reżysera, zaraz po Andrzeju Wajdzie. To nie jest bagatela, no? Więc to jest sprawa o tyle istotna, że ten dyktat państwa i ten ideologiczny mecenat ma tak niezwykle silne wsparcie, również poprzez powiązania tego pokolenia z elitą Unii Europejskiej, prawda? Bo tam są przyjaźnie datowane do 1968 roku i
harcownik największy, ten były przywódca zachodniego Maja 68, jak ma się konwent. Znaczy to jest to samo pokolenie, ten sam język, te same przekonania. Te same przekonania. Tyle tylko, że on był po części maoistą, a maoistą nigdy nie był. I wydaje mi się, że w rezultacie tego, że społeczeństwo nie dysponuje autentycznym językiem, który z jednej strony wyraża jego pragnienia, z drugiej strony może nazywać rzeczywistość, nie ma sojusznika w twórcach kultury, prowadzi do tego, że jesteśmy w okresie takiej smuty, prawda? Smuty. W dodatku ci ludzie, którzy jeszcze stanowili o sile polskiej kultury, a proszę Państwa, kultura jest najważniejsza dla narodu, nie służby specjalne, nie gospodarka i nie wszystkie inne rzeczy, tylko kultura. Nie będę przypominał znanego powiedzenia premiera Churchilla o tym, po co się prowadzi wojnę. Ta smuta jest tym bardziej bolesna, że najwięksi odeszli, prawda? Zmarł Herder, zmarł Różewicz, zmarł Miłosz, zmarł Kilar, zmarł Górecki i poza nimi niewielu już wielkich twórców, jeśli w ogóle, żyje i tworzy po polsku lub używa języka polskiego. I miarą tej smuty i tego upadku jest to, że słyszałem o rozpoczętym lobbingu na rzecz Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk. I kończąc, powiem tak, że w roku 1963 polskość była na tyle atrakcyjna, atrakcyjna dlatego, że mit I Rzeczpospolitej i siła polskiej kultury sprawiała, że cudzoziemcy w drugim pokoleniu szli do powstania i ginęli w powstaniu styczniowym. Mimo tego, że udział w tych wydarzeniach, w tej walce nie dawał żadnej gwarancji czegokolwiek poza ryzykiem śmierci. A jednak siła przeciągania polskości była tak ogromna. Młody człowiek, Fryderyk Zoll, zginął w powstaniu styczniowym, był synem Niemca, który przyjechał do Krakowa i nauczył się polskiego. Był mieszczaninem. To jest stara rodzina, która zresztą do dzisiaj jest aktywna w Krakowie. Dzisiaj mamy proces dokładnie odwrotny. To jest miara upadku Polski jako państwa, ale przede wszystkim miara upadku kultury, która stanowi o sile narodu i o tym, czy będzie istniał w przyszłości. Dzisiaj nie my polonizujemy, to znaczy nie tyle polonizujemy, co nie tyle cudzoziemcy się polonizują przyciągnięci atrakcyjnością tego, co nazywamy polskością, ale odwrotnie. Polacy, którzy masowo wyjeżdżają, wynarabiają się w sposób niezwykle intensywny. W drugim pokoleniu polskie dzieci nie mówią po polsku, a rodzice nie znajdują argumentu i motywacji, żeby z tym walczyć, albo żeby walczyć o to, żeby Polska została jakimś śladem przynajmniej w ich świadomości. I to jest coś, co mnie przygnębia najbardziej.